Alleluja. 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 Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieć. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli, napełnili obie łodzi, tak, że się prawie zanurzali. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze internetowi, nieprzespana noc, zniechęcenie, znużenie, pytania, co będzie dalej, być może oczekiwanie przy pacjencie, zmęczenie samym sobą, zmęczenie swoim powołaniem, właściwie apatia, czasem rozpacz. To są dokładnie te stany, które przeżywał mądry Szymon. Był od wielu lat rybakiem, tak jak być może każdy z nas jest od wielu lat księdzem, jest od wielu lat ktoś lekarzem, pielęgniarką, wolontariuszem. I właściwie zadaję sobie pytanie, czy to wszystko ma sens, kiedy przecież zaczyna dzień od samego rana, kończy wieczorem i właściwie to życie nie wydaje owoców, to co miało się spełnić, nic nie daje, nasz ludzki trud, wysiłek, nasze ludzkie słowo, nasza wiedza, nasze umiejętności. Być może, drodzy bracia i siostry, to samo przeżywał Szymon, który był naprawdę wykwintnym rybakiem, odwiedział, w które miejsce zarzucać sieć, o której godzinie najlepiej może złowić jak największą ilość ryb. Ale tak to jest, drodzy bracia i siostry, że Pan Bóg lubi nas rozczarowywać, że Pan Bóg lubi nas zaskakiwać. Pan Bóg czasem sprawia, że te sieci, które my zarzucamy, czasem stają się dziurawe. Czasem jest tak, że chce, abyśmy tą naszą pewność, że akurat wyciągniemy całą sieć pełnych ryb, zostawili na uboczu i potrafili prowadzić się Jezusowi. I może właśnie tak trzeba. Czasem Pan Bóg chce, żebyśmy postąpili wbrew logice ludzkiej. Żebyśmy zrobili coś, co właściwie jest przeciw nam samym. Przecież jak rozumieć ten dzisiejszy fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus po całej nocy niezłowionych sieci ryb mówi Piotrowi, zarzuć sieci na połów. Tak jakby chciał go ośmieszyć,
przed wszystkimi, którzy patrzyli na Niego. Być może czasem Pan Bóg coś, co chce od Ciebie, wydaje się dla Ciebie, że chce Cię pośmieszyć, chce Cię wystawić na pośmiewisko, chce zrobić coś wbrew Tobie, naprzeciw siebie. A może właśnie o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy czasem zostawili nasze ludzkie logiki, nasze pewniki, zostawili to nasze ludzkie rozumowanie, potrafili dać się prowadzić Panu Jezusowi. Potrafili zrobić coś, co wydaje się bezsensem, przyniesie nam rozczarowanie, czasem wstyd czy rozpacz. A ta dzisiejsza Ewangelia jest też dla nas takim wezwaniem, drodzy bracia i siostry, żebyśmy pozwolili wejść Jezusowi do łodzi. Zobaczcie, jak bardzo czasem trzymamy się kurczowo swojego własnego życia, nie pozwalamy Jezusowi wejść do łodzi. Trzeba najpierw pozwolić, żeby ten Jezus wszedł do mojej łodzi życia. Wielu z nas było na pielgrzymce, na pielgrzymowaniu, w miejscu pokuty i nawrócenia, Meczugorje. Tam tak często pojawiało się o to, byśmy otwarli serce. Może właśnie o to chodzi. Jeśli zrobimy pierwszy krok w kierunku Pana Jezusa, pozwolimy przeżywać nasz dzień z Nim w naszej modlitwie, w naszej z Nim rozmowie, w tym, żeby dać się Mu prowadzić, to resztę On sam już zrobi. Pamiętajcie, że Pan Jezus nigdy nas nie wystawi na pośmiewisko, ale sprawi, że wtedy, kiedy Mu zaufamy, to zachwycimy się nie tylko Panem Jezusem, ale zachwycimy się także samymi sobą. Dzisiaj być może jest taki czas, kiedy Pan Jezus chce, żebyś odrobinę otworzył Mu serce. To nie musi być godziny modlitwy, leżenia krzyżem w kaplicy, ale to wystarczy czasem 5 minut, aby pójść i powiedzieć Jezusowi: Panie Jezu, sprawy ten czas był tylko dla Ciebie i dla mnie. Amen. To za rzecz.